Wosegur łączy muzykę klasyczną, jak mi się bardzo pięknie powiedziało dzisiaj. Mówię, witam państwa klasyków i jeszcze ważniejszych państw, czyli górali. Ludzie, którzy nigdy nie przychodzili na koncerty, przychodzą i niezwykle komplementują ten poezję. Kogoś spotkałem kiedyś w parku, który był na tym koncercie. Proszę pana, kiedy to jeszcze będzie? Chciałbym płytę z tego wideo, a my jeszcze żeśmy nie zrobili. Skoro ludziom się to bardzo podoba, no to trzeba wziąć to pod uwagę. Mam wielką satysfakcję grając z Januszem Olniczakiem, który gra partię solową na fortepianie i sam dyryguje dwoma kwartetami. Koncert jest, gdzie partia fortepianowa jest bardzo taka nostalgiczna, liryczna i wręcz jak gdyby mało nut trwa przez jakiś pewien ten sam czas. I tutaj połączenie, co koledzy dodają do tego, swoją duszę, swój wizerunek, to wzbogaca to. Oczywiście musi być pewna estetyka i pewien gust zachowany, bo inaczej byłoby to niedobrze. Odbiorcą tego projektu, ponieważ jest to muzyka zarazem przystępna, a z drugiej strony wyrafinowana też bardzo. Także myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Moja rola jest trochę świadomie przeze mnie ograniczona, w sensie ja bardzo lubię brać udział w projektach, w których dużo mam do wniesienia, do powiedzenia, ale później muzycznie staram się przesadzać z ilością nutek, które mam do zagrania. Nie dlatego, że się boję, tylko po prostu uważam, że mnogość artystów, o których wspomniałem, jest tak, że to powiem, wspaniała, że lepiej niech oni się wygrają. Ja też swoje trzy nutki dołożę. Mieszczają się różne rodzaje muzyki, klasyka, jazz, muzyka ludowa. Także jest to wielki spektakl audiowizualny z muzyką improwizowaną, z muzyką klasyków polskich kompozytorów. Także to też jest fantastyczne, że jest to projekt, gdzie są dwa kwartety smyczkowe, kwartet góralski też, fortepian, instrumenty perkusyjne typowe dla muzyki jazzowej. Znając wypowiedzi widowni, wiemy, że projekt porywa.
Ja myślę, że to jest jeden z bardziej oryginalnych projektów na polskiej scenie muzycznej, klasycznej, jazzowej nawet, że na tej scenie spotyka się ludzi, słucha się ludzi, którzy naprawdę grają z pasją, którzy wkładają wielkie serce w to, co robią. Jest to projekt unikatowy pod wieloma względami jeszcze. To całe spotkanie muzyczne tych różnych światów, czyli klasyki, jazzu, folkloru, jest magiczne, jest bardzo interesujące. Trudno jest opowiadać o tym słowami, bo ciężko jest zobrazować muzykę, używając słów. No, to trzeba zobaczyć, trzeba tego posłuchać, trzeba to przeżyć, żeby móc sobie wyobrazić, jak to jest w rzeczywistości, jak to brzmi, jak to wygląda, jakie temu towarzyszą emocje. W projekcie Głosy Gór wykorzystujemy kompozycje wielkich polskich mistrzów, takich jak Wojciech Kilar, jak Górecki, jak Szymanowski. Nie naruszając formy, którą oni zaproponowali, nie naruszając tej kompozycji, absolutnie jej nie zmieniając, wpisujemy się w nią z naszym instrumentarium, z naszymi góralskimi wokalami, z tym, co potrafimy grać, z tym, jak potrafimy grać. Można tam usłyszeć i nutę właśnie klasyczną, za którą odpowiedzialny jest maestro Janusz Olejniczek oraz profesor Maksymil, który dyryguje całością. Możemy tam usłyszeć dźwięki jazzowe, za które odpowiedzialny jest Jan Smoczyński, który także całość zaaranżował. Możemy tam usłyszeć nutę góralską, za którą jest tam odpowiedzialny ja i mój kwartet. Zapraszam Państwa na Głosy Gór, na wyjątkowy koncert z wyjątkowymi muzykami, na koncert, który przeniesie Państwa piękną, górską krainę pełną zaskakujących opowieści i klimatów, które warto przeżyć i wrażeń, których warto doznać. Sebastian Karpiel-Bułecki.